Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie zajmiemy się dość ciekawym zagadnieniem w samochodzie Opel Astra G, ale dotyczy to tak naprawdę wielu innych samochodów, bo konstrukcja tego, co będziemy robić, jest w wielu przypadkach podobna. Różnią się śruby, ewentualnie dojście. Będziemy zajmować się całym dolotem, całym układem ssącym w samochodie Opel Astra G 1.6-16 zaworów X16 XL, rocznik 98. Będziemy dochodzić aż do tej listwy. Jest to taka listwa przelotowa z gniazdem EGR. To jest dość nisko, tak więc będziemy demontować tak. Rurę ssącą powietrza, od filtra powietrza, od obudowy filtra powietrza. Będziemy demontować przepustnicę, będziemy demontować obudowę filtra powietrza. Będziemy demontować kolektor ssący. Będziemy demontować listwę wtryskową, będziemy demontować właśnie tą listwę, czyli inaczej mówiąc gniazdo EGR-a, czyli Exhaust Gas Recirculation, czyli do recyrkulacji spalin gniazdo pod EGR-a. Będziemy montować, nie wiem czy jeszcze w tym filmie, ale EGR-a Max Gear'a, będę go testował przez dłuższy okres. Wiemy wszyscy, że wszyscy zalecają kupno oryginalnego Delphi EGR-a, a tutaj producent Max Gear dał nam na testy, znaczy mnie dał na testy Max Gear'a. Wszystko chodzi o to, żeby sprawdzić, czy tańszy zamiennik markowego produktu bez problemu zda egzamin. Więc będę na tym EGR-ze jeździł przez około miesiąc, może dwa, zobaczymy. I będę Wam zdawał relacje na Wasze ewentualne pytania pod filmem odnośnie wymiany EGR-a. Czy on zdaje egzamin? Jestem przekonany, że tak, ponieważ jak zauważyliście w ostatnich filmach, dość sporo części otrzymuję właśnie z Max Gear'a na testy, ponieważ często, gęsto negatywna opinia jest o produktach Max Gear'a, że to jest najniższa półka. Oczywiście nie jest to jakaś może najwyższa półka, jednakże wszelkie produkty po prostu bardzo dobrze pasują. W dniu wczorajszym wymieniałem całą miskę olejową z Max Gear'a, wszystko świetnie pasowało. Jest zamontowana, nic nie cieknie, wszystko gra. Tak więc w dniu dzisiejszym, jak widzicie, będzie być może też jeszcze i wymiana EGR-a, więc będzie to film dość długi, jednakże bardzo ciekawy dla wszystkich tych, którzy poszukują jakiegoś lewego powietrza w układzie dolotowym, jakichś dźwięków, świstów, skąd mógłby, że tak powiem, wyciekać ten dźwięk, skąd mógłby być źródło tego dźwięku, że tak powiem. Mamy także wszelkie uszczelki, które będziemy tutaj podmieniać, bo oczywiście starych uszczelek nie powinniśmy zostawiać w układzie dolotowym, tak samo pod przepustnicą, tak samo właśnie pomiędzy tym elementem, pomiędzy kolektorem dolotowym, tak więc mamy wszelkie uszczelki, więc będziemy tutaj pracować na częściach otrzymanych od naszego partnera biznesowego, można tak to powiedzieć. Jest nim firma aparts.pl, sklep internetowy motoryzacyjny. Już od jakiegoś czasu zachęcam Was w filmach, w poradnikach do zakupów właśnie w tym sklepie. Wiem już, że sporo z Was kupuje w tym sklepie, jest zadowolonych, ceny są naprawdę bardzo dobre i jeszcze jedna ważna uwaga, kupując w tym sklepie, powołując się na kanał forumwiedzy.pl, dostajecie dodatkowy rabat. Ten rabat nie jest może jakiś ogromny, ale ceny są bardzo dobre i dodatkowo od 200 zł, jeżeli kupujecie zakupy, wysyłkę macie do domu gratis. Tak więc zachęcam Was wszystkich widzów mojego kanału, właśnie do zakupywania w tym sklepie, szczególnie, że ten sklep właśnie wspiera tworzenie poradników dla Was. Tak więc, jeżeli oni wychodzą z taką inicjatywą, myślę, że warto wspierać ten sklep, kupować w tym sklepie i wszyscy będą zadowoleni. Ja myślę, że będę dostawał jeszcze kolejne części, być może już nie w Oplu, być może zmienię samochód i w następnym będziemy wymieniać różne elementy, być może jeszcze tutaj klocki hamulcowe, bo wiem, że parę osób mnie o to prosiło, jak wymienić klocki, jak wymienić tarcze. Tak więc sporo części już wymieniliśmy, macie filmiki na naszym kanale, a kolejne filmy przed nami. W dniu dzisiejszym zajmiemy się właśnie, tak jak mówiłem, całym układem dolotowym, czyli układem ssącym powietrza do naszego silnika. Sporo osób przez ostatnie dwa miesiące o to mnie prosiło, żeby porobić po prostu krok po kroku film od początku, od otwarcia do dojścia dość nisko. Kilka osób mnie pytało właśnie o wymianę tej listwy, bo na przykład uszkodzony został gwint tutaj EGR-a. Udało mi się zdobyć taką listwę z tego samego silnika ze sprawnymi tutaj gwintami. Tak więc będziemy wykonywać wszystko krok po kroku. Jeszcze muszę tą listwę wyczyścić, ale zaraz się tym zajmę, ponieważ jest tu jeszcze jakaś stara uszczelka. Tak więc wszyscy zainteresowani całym układem dolotowym. Jeżeli chodzi o inne silniki, będzie bardzo podobnie.
Może nie w każdym dokładnie, ale będzie bardzo podobnie, więc myślę, że każdy, kto obejrzy ten film, ostrzegam od razu, będzie długi. Nie robię skrótowców, bo wiem, że sporo osób z Was komentuje, informuje mnie w wiadomościach prywatnych, że oni chcą dłuższy film, chcą krok po kroku, chcą zobaczyć, gdzie ewentualnie będę miał jakiś problem przy montażu, bo ich to też może spotkać. Tak więc wszyscy ci, którzy są, że tak powiem, niecierpliwi i woleliby takie szybkie, skrótowe filmy, z tego długiego filmu postaram się zrobić jeszcze też takie krótkie. Czyli z tym, co teraz mówię początkiem oraz na przykład wymiana filtra, znaczy wyciągnięcie filtra powietrza, z obudową wyciągnięcie rury, wyciągnięcie tego, jak on się nazywa, przepustnicy, wyciągnięcie listwy wtryskowej. Wszystkie te filmy też zrobię takie skrótowce, będą na kanale. Ale ten teraz, o który oglądacie, będzie też występował w wersji pełnej, od A do Z. Czyli jak zaraz otwieram maskę, krok po kroku, jak się dostaje aż do tej listwy i ją wyciągam i wymieniam właśnie na tą listwę. Tak więc roboty będzie sporo. Ja już czekam jakiś czas na to, żeby silnik tutaj ostygł. Silnik musi być zimny albo chłodny. Nie pracujcie na silniku gorącym. To co prawda nie jest wymiana miski olejowej, jednakże pracując na gorącym silniku, na ciepłym silniku, możecie uszkodzić gwinty, połączenia gwintowane, czyli przy śrubach. A to nie jest chyba dla Was korzystne, bo będziecie mieli potem po prostu problem. Jeszcze jeżeli chodzi o samo odkręcanie, jest mniejszy problem, ale pamiętajcie, żeby nie wkręcać elementów z dużą siłą do gorących silników, do gorących połączeń. Gwint urwiecie raczej na pewno i to nie ze śruby, tylko najczęściej właśnie ze stopów aluminiowych, czy z czego jest zbudowany silnik w danym, stopów lekkich oczywiście, metali. Po prostu zerwiecie gwint i będziecie mieli spory problem. No i tyle. Dobra, tak więc zaczynamy, zabieramy się. Ja tu sobie zrobiłem taką listę, co będzie w tym filmie robione, więc postaram się jeszcze raz teraz przypomnieć. Ja już sobie otworzę silnik, znaczy maskę. No może damy trochę dalej, żeby było jeszcze jaśniej tutaj. Będziemy tutaj wymienić tak, wyciągać rurę do lotu powietrza, do przepustnicy, wyciągniemy ją całą. Będziemy wyciągać obudowę filtra powietrza, przepustnicę na linkę też całą będziemy wyciągać i będziemy ją czyścić. Listwa wtryskowa będzie wyciągana. Listwa EGR, tą, którą pokazywałem, będzie spod spodu wyciągana. Wymiana uszczelek całego do lotu, to wszystko będziemy wymieniać. Wszystkie części, uszczelki. Cokolwiek tylko wymieniacie w samochodzie, macie ochotę to wymienić, jest coś nie tak z tym, nie szukajcie po żadnych Allegro, zobaczcie na stronie www.aparts.pl, czyli właśnie u naszego partnera, zobaczcie, kupujcie w tym sklepie, tam macie wszystko, od żaróweczek jakichś do licznika, cokolwiek byście chcieli, do wszelkich elementów, tak więc profesjonalizm tego sklepu, bardzo szybka wysyłka, bezpieczne zakupy, macie wszystko, że tak powiem, załatwione. I dodatkowo, jeżeli będziecie kupować w sklepie internetowym, na końcu zamówienia w takim specjalnym polu wpiszcie dużymi literami Forum Wiedzy. Forum Wiedzy. Dostaniecie dodatkowy rabat. Przynajmniej tak powinno być, oczywiście. Czyszczenie przepustnicy będziemy wykonywać. Przepustnica niecały rok temu była czyszczona, ale ktoś prosił o to, żeby jeszcze raz to pokazać. Dobra, będziemy wyciągać wszystko krok po kroku. Spuszczanie płynu chłodzącego, właśnie, to powinno być nawet wcześniej. Zaraz na początku spuścimy płyn chłodzący z układu, jeszcze nie teraz, bo jeszcze jest, co prawda już nie gorący, jeszcze jest ciepły silnik, ale jak troszeczkę się jeszcze ochłodzi, spuścimy płyn chłodniczy przy chłodnicy na dole, tym okrągłym takim zaworkiem. Po to właśnie, żeby móc wyciągnąć przepustnicę, bo do przepustnicy wchodzi płyn chłodzący i wychodzi. Dlatego trzeba go spuścić, otwierając korek oczywiście. Będziemy go wymieniać na nowy, też kupiony, też otrzymany właśnie z Aparcu. Tak więc wszystkie części, wszelkie uszczelki, wszystko jest dostępne w sklepie internetowym Apart bez najmniejszego problemu. I tam kupujcie. Zachęcam Was oczywiście do tego. Jeżeli chcecie więcej poradników, interesuje Was ta tematyka, to myślę, że warto wspierać firmę, która wspiera mnie na przykład w tworzeniu tych filmików, a Was, bo macie za darmo poradniki krok po kroku. Czyszczenie kolektora ssącego, tak, go też delikatnie wyczyścimy. Mamy specjalny środek tutaj do czyszczenia przepustnicy firmy Karamba. Produkty właśnie tego producenta Karamba są też dostępne. O tutaj, tak jak widzicie, do czyszczenia przepustnic. One są też dostępne niemieckiej. Wytworzone w Niemcach, tak więc dobrej jakości to są produkty. Są dostępne oczywiście w sklepie aparts.pl. Sorry, że tak dużo o tym aparcie gadam, ale aparts po prostu nas wspiera. Skoro nas wspiera i Was wspiera, bo macie filmiki, no to chyba o to chodzi. To jest wysoko wydajny preparat do czyszczenia przepustnic i układów zasilania. Tak więc mamy taki środek. Różnego rodzaju jeszcze
jakieś środki, do czego tu mamy? Do czyszczenia silników karamby, bardzo dobrze się to sprawdza. Polecam, jak ktoś ma brudny silnik, zaolejony i chce go wyczyścić. Co tu jeszcze mamy? Okej. Oczywiście wszelkie uszczelki. To wszystko jest dostępne w aparcie. Co tam mamy jeszcze? Coś się tu nam przyda. Coś się nam tutaj przyda. O, przyda nam się też taki środek zabezpieczający śruby. Już wczoraj w kręceniu filmu o misce olejowej, już o nim wspominałem, będzie filmik dzisiaj wieczorem, mam nadzieję, zabezpiecza śruby przed odkręcaniem się. Czyli wszystko, co wkręcacie tutaj w silniku, powinno być jedną kropelką na środku gwintu, że tak powiem, nalane. Czyli tak, o, taka kropelka na gwint. Podczas wkręcania to się rozszerzy na większą część gwintu i dzięki temu śruba się po prostu nie będzie odkręcać, ale jest usuwalna, więc jeżeli będziecie kiedyś chcieli odkręcić, to odkręcicie, nie ma z tym problemu. Tak więc polecam Wam ten środek Medium Strength Threadlock, tak więc zabezpiecza przed odkręcaniem się. To wszystko jest w aparcie oczywiście dostępne, polecam Wam to posiadać. Czy coś jeszcze? Jak widzicie, sporo będzie się działo, tak więc zaraz się zabieramy za odkręcanie. Ten silnik jeszcze jest troszkę ciepły, tak więc za te elementy plastikowe już się tak naprawdę mogę zabierać, nie widzę w tym już problemu. Więc pierwszą rzeczą, jaką będziemy odkręcać, będzie odkręcenie tej rury tutaj dolotowej powietrza od obudowy filtra powietrza i idącej tutaj do przepustnicy. Odłączenie tych wszystkich plastików. To wszystko jest bardzo proste. Myślę, że każdy sobie poradzi, ale będziemy to pokazywać krok po kroku. Dobra, tak więc tyle słowem wstępu, a teraz po kolei będą, że tak powiem, wykonywane różne czynności. Tutaj, żeby ten element teraz móc wyciągnąć tego układu ssącego, trzeba od spodu odkręcić, trochę trzeba się nagimnastykować niestety, ale od spodu trzeba odkręcić taki uchwyt, który po prostu ten cały element trzyma. Ten uchwyt jest tam dokręcony dość głęboko, więc wykręcenie go nie jest takie proste. Jednakże, jeżeli nałożymy na grzechotkę tutaj klucz 15 mm i się trochę powyginamy, to powinno nam się to udać. Nie jest to takie proste, ale dla chcącego instrumentu. I spróbujemy już ręcznie odkręcić resztę. O, widzicie, jaki już luźny ten element. Teraz ten uchwyt tam na dole odkręcimy, tą śrubę. Dość głęboko jest. Z kanału byłoby trochę łatwiej. Jednakże akurat tutaj kanału nie mam. O, już. I ten element sobie wyciągamy całkowicie. On jest na takim, jak widzicie tutaj, uchwycie, chwycony. Można go tu odkręcić, ale tu jest znacznie ciężej. Łatwiej jest odkręcić tą śrubę, czyli tak był zamontowany. W związku z tym tą śrubę tutaj jest łatwiej na grzechotce z przedłużką odkręcić. Taka duża śruba. I trzeba się niestety nagimnastykować. No ale mamy ten element już wyciągnięty do lotu. Można sobie go spróbować wyczyścić, umyć względem oczywiście potrzeby. Ok, tak więc już mamy kolejny element do lotu ściągnięty, odkręcony. A teraz możemy skupić się. Tutaj mamy teraz łatwy na przykład dostęp do alternatora. Tutaj mamy do rozrusznika bardzo dobry dostęp. Gdybyśmy po prostu potrzebowali coś tutaj odkręcać. Przy okazji można sobie spojrzeć, czy nie ma tu jakichś śrubek, gdy kiedyś na przykład coś odkręcaliśmy, a nam tu gdzieś coś spadło. Czy nie ma jakichś luźnych elementów.
sprzęgła. OK. Tu jest wszystko w porządku. Żadnych tam problemów nie widzę. I teraz możemy zająć się już bezproblemowo odkręcaniem tego elementu tutaj. Ale zanim go odkręcimy, musimy no po prostu przejść dalej. Na chwilę obecną tamten element już mamy gotowy, więc ciśniemy dalej. Thank you.